Czekała nas pożegnalna kolacja, na której wszyscy chcieliśmy wyglądać zjawiskowo. Panie miały zamówioną specjalistkę od henny, która w Turcji jest tradycyjnym dodatkiem do naturalnej urody. Natomiast panowie, trudno to opisać słowami. Ale jazda. Wanna z drużą, no. Jeszcze te. Świece, wino. Dziewczyny. O! Hydramasaże! Relaksik? Odbieraj się i takuj. Jeżdżę na rowerze i biegam. Żeby mieć wanną. Wanną nie powiem co. I dbać o linię. Dbać o linię. I jeszcze w domu ćwiczę też. A ty to konie ćwiczysz? No mam taki filmik mam w internecie i robię to, co są trzeba i pokazuję. Proszę, jakby być chuda, jak patek. A się poplułam. Miłość jak te płatki róż, które mamy tutaj obok siebie. I taka jest kobieta. Kobieta jest taką osobą, która się maluje. Spędza sobie więcej nie czasu. Tylko, nie tylko dla mnie dziewczyna czy kobieta musi być piękna tylko z tego względu, że jest umalowana. Nie. To nie na tym rzecz polega, Tomek. Nie wszystkie są takie, jak się widzi od razu. Jeśli chcemy poznać fajnego człowieka, trzeba patrzeć właśnie w serca. Bo dziewczyna nigdy nie wie, o nie wie się. Czy może jest, czy może nie jest. Myślę. Mogę? Też? Chodź, śmiało. Uwaga. Przemek jest sam. Macie tu bąble? Mamy. Patrzaj. Jak to wam się podoba? Fajnie. Świetnie. Bardzo romantyczny klimat. Wojna na róże. Wojna na róże. O czym rozmawialiście? O życiu. O życiu i o dziewczynach. A, to no, to myślę, że to dobra tematyka, jak się siedzi w różach. No. Tak. A ja bym bardzo chętnie się z Przemkiem popodróżowała. Ja też. Ja mogę na drugi sezon zostać i będę pojechać do Warszawy i jeszcze raz tam się pokazać. Jak to mówisz, to się rozpoczę. No ja tak samo chcę.